Witam serdecznie, z tej strony Transdimensional One. Powracamy do Aurory i naszego Imperium Polskiego. W poprzednim odcinku zrobiliśmy bardzo niewiele, gadaliśmy bardzo dużo i na różne tematy. Teraz muszę uwzględnić kilka rzeczy, które mi się tutaj nakładają na siebie. Jeden z tych okrętów zakończył przegląd przed chwilą, ale najwyraźniej miał już jakieś zakolejkowane rozkazy. Tak, ma już zakolejkowane rozkazy. Dobrze. Czyli to nas na razie nie interesuje. Może nas teoretycznie interesować przekazanie okrętów między... Czyli to są frachtowce? Nie, to jest pierwsza flota logistyczna. O właśnie, Meduza Mark 4. Czy nasza pierwsza flota logistyczna składa się już z czterech frachtowców? My najprawdopodobniej chcielibyśmy tutaj jeszcze zwiększyć produkcję frachtowców. Ale jak widzicie, mamy problemy z zapasami na Ziemi, ponieważ z Marsa nie płynie do nas ich aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Chociaż na Marsie niebawem powinny już się znajdować wszystkie nasze przekaźniki, które chcieliśmy sobie tutaj pod to przygotować. Dobrze. Czy jeszcze na coś powinienem zwrócić uwagę? Nie sądzę, nie chcę tutaj przedłużać. Badania się toczą. Przeskoczmy o miesiąc. Już widzę, co tutaj zrobiłem. To ty, mój drogi, zamiast robić tego typu rzeczy, bo już wysłałem tutaj kogoś, to ty przenieś się tutaj i przeszukaj drugi pusty układ. Bo mamy jeszcze trzeci pusty układ, prawda? Mamy trzeci pusty układ. Tak, Wolf. Ale Wolf jest dość daleko na razie. Nie chcemy się nim interesować za bardzo. Wygląda na to, że Bernard Star i Wise są dość blisko, to nie ma aż takiej dużej straty czasu tutaj na tym rozkazie, który zmodyfikuje. O miesiąc przeskok. I teraz wszystko się zgadza. Jeden okręt zajmuje się już odkrywaniem, analizowaniem anomalii grawitacyjnych pod kątem wykrycia punktów skokowych w Bernard Star. I teraz właśnie wysłaliśmy kolejny, aby zajął się tym w Wise. Wróćmy sobie do Sol i przeskoczmy o kolejny miesiąc. Tak, tak. Dlaczego ty mi reportujesz cały czas, że skończyłeś to zadanie? Usunę twój rozkaz. Masz go jako powtarzalny. I teraz już nie powinieneś mi tego komunikować, prawda? Dokładnie. Idealnie, idealnie. Jak długo
ta nasza flota się tutaj znajduje. Nie za długo, mogą sobie tutaj jeszcze troszeczkę posiedzieć. Nowi administratorzy, nowi oficerowie. Skaczemy sobie dalej. Z jakiegoś powodu cały czas dostajemy informacje o tym, że ten konkretny okręt robi konkretne rzeczy, chociaż inne okręty nie meldują nam o tym raz za raz. Spróbujmy rozegrać to tak jeszcze raz. Ponieważ naprawdę nie rozumiem, skąd tutaj ten problem powstał. Bo jak widzicie, jeżeli on nam reportuje o tym, że on robi te rzeczy różne, to wytrąca nas z naszego przeskoku miesięcznego. Za każdym razem, gdy wykona rozkaz, informuje nas o tym i zatrzymuje się progres naszej gry. A my nie chcemy, żeby tak się co chwilę zatrzymywał. I tak wystarczająco mało dynamicznie prowadzę tą rozgrywkę. Nie potrzebujemy dodatkowych sztucznych przerw. Ok, teraz wszystko powinno działać, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze, czyli Mars wyprodukował sobie miejsce, w którym może ćwiczyć piechotę. Sądzę, że nakaże mu skonstruowanie przestarzałych jednostek. Nie widzę powodu, aby tego nie zrobić. Powiedzmy dwa dywizjony czołgów, po czym, gdy te czołgi będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo wykopalisk, wówczas nakażemy skonstruowanie brygady, która zajmie się wykopaliskami. Dobrze. Nic więcej nas tutaj nie interesuje. Mars się już przestawił na zwiększenie swojego potencjału. Potencjału industrialnego, że tak się wyrażę. Przemysłowego, o, dużo lepsze słowo. Sformułowanie. Skończyliśmy kolejną grupę badań nad dziełami gaussowskimi. One są już gotowe, ale my czekamy na hangar i na inne komponenty niezbędne nam do stworzenia myśliwców tudzież małych patrolowców. Logistycznie mamy to zaplanowane. Chcemy się przyjrzeć rakietom i broniom kinetycznym. I teraz tak naprawdę mamy już dość solidny dylemat, ponieważ nic, co nam zostało, nie jest proste i łatwe w opracowaniu. Wszystko, nad czym teraz będziemy pracować, będzie wymagało lat i znaczących nakładów. Sądzę, że rozpoczniemy od prac nad nowym typem głowicy termojądrowej. Zajmie nam to 3 lata, aby taki nowy typ głowicy opracować, ale jak już wam tłumaczyłem, w przypadku rakiet nie jest to jakimś olbrzymim problemem. Rakiety bardzo łatwo wymienić i zwyczajnie zacząć produkować nowy, lepszy model
na przestrzeni czasu, na przykład wymieniać ten typ rakiety, który jest dostępny na pierwszej linii, a w przypadku braków po prostu użyć starszej generacji rakiet. Ok, opracowaliśmy hangar. Mamy nowe laboratorium, przydzielimy je do badań z zakresu rakiet. I możemy teraz rzucić okiem na to, jak wygląda nasza baza myśliwców. I my już wiemy, że nie możemy użyć tego wcześniejszego. Musimy użyć, moi drodzy, tego oto modułu. I najprawdopodobniej zdecyduje się na takie podejście, czyli o jedną drugą więcej przestrzeni, czyli około, jeżeli się nie mylę, 30 okrętów patrolowych o wielkości, o wyporności 500 ton będziemy w stanie w takiej strukturze przechować. Czyli ten projekt teoretycznie jest zatwierdzony i gotowy do produkcji. Może moglibyśmy zwiększyć ilość paliwa, gdyby nie fakt, że mamy tylko zwykłe zbiorniki, a zwykłe zbiorniki jedynie nam tutaj niepotrzebnie zwiększą koszty. Aby powiedzmy 500 000 litrów paliwa i w każdej chwili ta baza może przecież uzupełnić paliwo, ponieważ znajduje się na ziemi, może być podłączona do systemu obiegu zasobów na naszej planecie. Czy to by było na tyle? To by było jak najbardziej na tyle. Teraz, gdy będziemy mieli troszeczkę wolnej mocy przerobowej na Ziemi, czyli najprawdopodobniej zatrzymamy konstruowanie nowych laboratoriów i nakażemy skonstruowanie tejże bazy, która powinna zostać skonstruowana w pół roku, więc być może nakażemy skonstruowanie dwóch takich baz, aby mieć możliwość przechowania około 60 tych podstawowych naszych jednostek patrolowych. Ponieważ te jednostki patrolowe, tak jak mówię, nie będą same zbyt widoczne. Ich zadaniem będzie w oparciu o dane udostępniane przez bazę, którą w przyszłości planujemy stworzyć, która będzie miała potężne sensory, będą miały operować dookoła Ziemi, zapewnić wsparcie zarówno na poziomie zaatakowania obcych okrętów, jak i na poziomie osłony Ziemi przed atakiem rakietowym. No i dzięki temu te myśliwce, oczywiście, które znajdują się na Ziemi, będą również mogły osłaniać Księżyc, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a Mars najprawdopodobniej będzie mógł się obyć na razie jedynie smakiem oraz swoim wywalczonym przywilejem pozwalającym mu na rekrutację jednostek militarnych lądowych. Przeskoczmy dalej o 30 dni i jeszcze o 30 dni. Nowa generacja tarczy na Księżycu nie za bardzo
wiedzą, co robić, nie za bardzo mają co robić. Więc na razie pani Matuszak może się pobawić tymi laboratoriami, jak jej się żywnie podoba. I teraz stwierdziła, że fascynuje ją teoria ukrywania swojej bytności w przestrzeni, więc spróbuje opracować technologię umożliwiającą nam skrycie się na widoku i pozostanie niewykrytym. O, odkryliśmy nowy punkt skokowy w WISE. Niemalże po drugiej stronie układu. Ale ten układ jest bardzo malutki, jak widzicie. No to powiedzmy jest około 500 000 km. Więc ze względu na to, że ten punkt, jeżeli chodzi o Sol, jest oddalony powiedzmy o... no tak plus minus... około 2 bilionów kilometrów od Ziemi do tego punktu skokowego, plus minus, nie wiem, 300 milionów. A jeżeli chodzi o Bernard Star, to jeszcze nie odkryliśmy żadnego kolejnego punktu skokowego. Jeżeli chodzi o Adeleonis, to możemy sobie przejrzeć to w ten sposób. Co robisz? Przeglądasz asteroidę. Przeglądasz punkt skokowy. Przeglądasz asteroidę. Ty jesteś... Okej, ty zwiedzasz sobie jeszcze nasz rodzimy układ. Okej, ty w Bernard Star pracujesz. Okej. Wszystko się zgadza tutaj. Wszystko jak najbardziej się tutaj ładnie zgadza. I najprawdopodobniej niebawem pomyślimy o tym, aby stworzyć sobie te pierwsze myśliwce. I kolejny punkt skokowy został odkryty. Całkiem sporo ich tutaj. Przeskoczmy o kolejny miesiąc. Opracowaliśmy nową technologię z dziedziny konstrukcji i produkcji, jeżeli się nie mylę. Czy chcemy pracować nad kolejną technologią z tej domeny? Sądzę, żeby wypadało zająć się chociażby zwiększeniem wydajności konstrukcyjnej. Projekt zajmie 2 lata. Przy obecnych nakładach. Dobrze. Przestrzeń inżynieryjna. Jeszcze troszeczkę czasu. I gdy tylko zostanie opracowana, to spróbujemy zaprojektować ten nowy typ uzbrojenia, na którym będziemy chcieli oprzeć nasze siły zbrojne. Dobra, powiedz mi, ile ty właściwie tutaj już siedzisz? Czy to nie jest najwyższy czas, żebyś wrócił? Nie, jeszcze nie. I znów przejrzymy sobie wszystkich odkrywców. Najbliżej okresu czasu, w którym sądzę, że powinien zostać dokonany przegląd, jest ten Homer, który odkrywa nasz rodzimy układ. A w tym przypadku możemy go bardzo szybko wycofać, więc nie musimy tym się przejmować. Wracamy do Sol, znów przeskakujemy sobie. Okej, opracowaliśmy
dla naszego myśliwca jeszcze mniejszą przestrzeń inżynieryjną. A jeżeli się nie mylę, to jest nadal troszeczkę za dużo. To jest nadal stosunkowo dość dużo. Co prawda dzięki temu możemy wcisnąć tutaj dodatkowy zbiornik paliwa, co już jest fajną rzeczą. Dzięki temu mamy zdecydowanie większy zasięg, dwukrotnie. Dysponujemy jednokrotną salwą 5 rakiet wielkości 4. Będą to wyspecjalizowane torpedy, ponieważ nie będą musiały mieć dużego zasięgu. Wystarczy, że będą w stanie dolecieć, trafić w obiekt, powiedzmy z około 40 milionów kilometrów. Będą to bardzo, bardzo szybkie rakiety o dużej głowicy. No i widzimy, że nasz okręt patrolowy to ledwie 8 osób zamkniętych w malutkim stateczku. Momencik, a gdyby tak... Ile właśnie... A, dobra. Nieważne. Mamy o 4 miejsca, mamy 4 miejsca wolne, ale to znaczy, że w razie czego będą w stanie podnieść rozbitków. Co nie jest takim złym rozwiązaniem. Troszeczkę powolne, ale niestety nie mamy technologii pod to, aby uczynić je szybszymi. To jest największa prędkość, jaką możemy wyciągnąć z naszych myśliwców, ponieważ mamy za niski maksymalny przelicznik wzmocnienia silnika. Ale nie martwcie się, opracujemy tam technologię. Na razie to mają być, że tak to ujmę, pojazdy raczej policyjne, aniżeli stricte wojskowe, przynajmniej w zamyśle rządu. Mają one służyć do utrzymania pokoju. Jednej rzeczy tutaj szukam. Niestety mamy mniej zapasowych części niż wymaga naprawa naszego napędu. To oznacza, że jeżeli napęd się popsuje, to mamy 20% szansy na to, że wszystko wybuchnie. Ale z takim, że tak to ujmę, z tak dobrą przestrzenią inżynieryjną, szansa na to, że coś się popsuje, jest minimalna. Czyli zwyczajnie ten okręcik nie może zbyt długo pozostawać poza hangarem. Jego zadaniem jest siedzieć sobie w hangarze, w przypadku gdy coś się wydarzy, ma udać się na miejsce, załatwić tę sprawę natychmiast i jak najszybciej wrócić z powrotem do hangaru. Poza tym, no, nie oszukujmy się, gdy nasz stateczek posiada tylko i wyłącznie wyrzutnie rakiet, których nie może przeładować, to i tak za bardzo się na dłuższą metę nie przyda, chyba że jako mobilny cel. Czyli teraz pozostaje pytanie, czy powinienem opracować normalnie te technologie, które sobie po prostu dodałem, czy możemy sobie już to darować i zacząć go produkować. Być może w jego przypadku sobie daruję to już. Skopiujemy sobie. O, tu jest. Skopiujemy sobie go.
zmienimy nazwę tej kopii. To będzie model dowódczy, to będzie model rakietowy i będziemy chcieli jeszcze mieć model obrony punktowej. Jeżeli chodzi o model obrony punktowej, najpierw dowódczy powiedzmy. Mamy 217 ton do rozdystrybuowania i chcielibyśmy mieć aktywny sensor, który umożliwiłby nam wykrycie okrętów, powiedzmy, niech będzie z odległości jakieś 14 milionów kilometrów, ponieważ zauważcie, moi drodzy, iż cały czas zakładam, że te okręty nie będą działały samodzielnie. One będą potrzebowały tych sensorów tylko i wyłącznie w ostateczności. Czyli powiedzmy Fast Patrol Craft, FPC. FPC AS, czyli Anti-Ship. Dodajmy sobie. I teraz potrzebujemy jeszcze zdolności do zauważenia najmniejszych rakiet na jakimś rozsądnym zasięgu. Czyli powiedzmy, że powiedzmy, że te rakiety będą się przemieszczały z prędkością 30 tysięcy metrów, kilometrów, przepraszam, na sekundę, czyli razy 5, czyli potrzebujemy co najmniej zasięgu 150 tysięcy. Tylko te 150 tysięcy mogą w 5 sekund przelecieć. Sądzę, że tak naprawdę rakiety mogą na spokojnie osiągać to 50 km na sekundę, 50 tysięcy km na sekundę, powiedzmy 90 tysięcy km na sekundę, załóżmy coś takiego. Jeżeli rakiety zbliżają się do nas z prędkością 90 tysięcy km na sekundę i mają na to 5 sekund, to znaczy, że przemieszczą się o 450 km, powiedzmy tysięcy. Powiedzmy, zaokrąglmy to sobie do 500 tysięcy kilometrów. Czyli potrzebujemy co najmniej tych 500. No to powiedzmy, że jest najmniejszy sensor, jaki odważa się tutaj umieścić. Spróbujmy tak. FPC. PD. Dodaj. Bo to są sensory. Złe miejsce spoglądałem. I nagle okazuje się, że nasz okręt dowódczy będzie miał tylko i wyłącznie sensory. Nie będzie miał miejsca na dosłownie nic innego. Co najwyżej umieścimy na nim więcej paliwa, ale oczywiście nie w takich ilościach, tylko w takich. Czyli nasz okręt dowodzenia dysponuje dwoma sensorami.
I przeciwko najmniejszym rakietom ma zasięg 500 000 km. Czyli w ostateczności, gdy będziemy mieli podejrzenie, że oponent wystrzelił rakietę w nas, będziemy mogli uruchomić taki sensor i dzięki niemu wychwycić te rakiety i je zestrzelić. A dalej ostatni nasz FCPD nie będzie dysponował uzbrojeniem rakietowym. Będzie dysponował zbiorem działek gaussowskich. Malutkich działek gaussowskich. Służących do ostrzału w ostatnim momencie, czy tak to ujmę. I to będzie działka gaussowskie, powiedzmy. Prawda? Tak, 50 ton, takie jedno działko, niewiele ich zmieścimy. Możemy spróbować takie działko umieścić na przykład gdzie my to mamy? Takie działko możemy spróbować umieścić na wieżyczce na przykład. Czy takie podwójne działko na wieżyczce to jest już za duży dodatek masy. Nie ma to sensu. Nasz okręcik będzie dość zwinny. Tym samym spróbujmy sobie dodać te działka gaussowskie. I jedną musimy wytworzyć sobie. Kontrolę. Nie ma niczego pomiędzy? Kurde. To najprawdopodobniej spróbujemy czegoś w tym guście. Czyli nasza kontrola ogniowa będzie miała zasięg. Będzie strzelała dopiero, kiedy te pociski będą przelatywały tuż obok nas, już będą miały w nas trafić. Tylko, że i tak. Takie straty w celności. Bo i tak nie zmieścimy już jeszcze jednego działka, że tak to ujmę. Czyli równie dobrze możemy. Nie, to jest najwyższa ta procentowa wartość. Później jest normalny rozmiar. I to już jest za dużo. Czyli musimy. O! Nie jestem pewien, czy będziemy mogli użyć tego modułu. A jeżeli będziemy mogli użyć tego modułu, to powinno dość ładnie tutaj zadziałać. Bo my tak naprawdę potrzebujemy zdolności do namierzania z prędkością. To i tak jest za duża zdolność do namierzania dla nas.
Co tylko jeszcze bardziej mi niepokoi, bo oznacza, że nasze myśliwce są wielokrotnie za wolne. Najprawdopodobniej nie powinienem polegać w nich na uzbrojeniu tego typu, a powinienem polegać w nich na przeciwrakietach. Ale spróbujmy dodać sobie coś takiego i zobaczmy, czy my możemy dodać taki sensor. Okej, super, możemy. Czy mamy dość wysoką celność? I za resztę możemy dodać troszeczkę więcej paliwa. A z kolei, gdybyśmy mieli stworzyć jeszcze wariant używający wyrzutni, używający przeciwrakiet, to moglibyśmy się tym jeszcze pobawić. Ale sądzę, że te najbardziej podstawowe rzeczy zostały tutaj w miarę dopracowane. Zobaczmy, jaki jest koszt takiego. Mamy gdzieś rozpiskę, jaki jest koszt w zasobach. Nie jest aż tak wysoki, szczerze mówiąc. Sądzę, że taka podstawowa, prymitywna generacja naszych okrętów patrolowych mogłaby na spokojnie funkcjonować sobie tutaj. Teraz pytanie, w jakich proporcjach chcemy te okręty? I właściwie jak powinny wyglądać rakiety dla nich? To jest jeszcze kolejna rzecz. Oczywiście one mogą bez problemu używać rakiet normalnych, bo mamy standaryzowany rozmiar 4 wyrzutni, ale będą dużo bardziej skuteczne, jeżeli będą używały wyspecjalizowanych torped. No i ostatnia rzecz, musimy jeszcze badania zmodyfikować tutaj. Logistyka, nieprawdaż? Prawdaż. W logistyce chcieliśmy jeszcze tyle rzeczy tutaj chcemy zrobić w tej logistyce. Tyle rzeczy, bo przez bardzo długi czas nie mieliśmy nikogo, chociaż minimalnie kompetentnego w tej domenie. Dalej. Komu my chcemy przekazać te laboratoria, które nam się zwolniły? Chyba przekażę je na rzecz rozwoju naszego przemysłu. A my tymczasem możemy już zajrzeć do produkcji naszych naszych myśliwców, nie myśliwców i zastanowić się, od czego chcemy zacząć. Wiemy, powiedzmy 45%. Chcemy mieć, powiedzmy, 8 przeciwrakietowych, 2
dowodzące i powiedzmy 20 rakietowych. No tak, oczywiście zły stosunek tutaj procentów. Ale pamiętajmy, że teraz jeszcze z każdym cyklem coraz więcej fabryk będziemy otrzymywać, więc coraz szybciej nam się produkować. Bo dobrze pamiętam, powinniśmy być w stanie przechować 30 maszyn w jednej bazie, z czego baz jeszcze nie zaczęliśmy produkować. Zaczniemy je produkować, gdy tylko zakończymy produkcję laboratorium badawczego. A na razie jeszcze wstrzymamy produkcję łodzi patrolowych. Ponieważ muszą mieć najpierw bazę mimo wszystko, żeby... Znaczy właściwie, jeżeli znajdują się na orbicie planety, która o nie zadba, to chyba nie muszą mieć bazy. Ale lepiej je zostawmy. Dajmy im ten punkt docelowy, w którym będą mogły być składowane i serwisowane. Przesuńmy się jeszcze o miesiąc, czy dwa, czy trzy. Skończyliśmy... Okej, mamy jedno nieaktywne laboratorium na Ziemi. Skończyliśmy na Marsie produkcję... dywizjonu czołgów. I myślę, że możemy dodać tam brygadę konstrukcyjną. Czemu nie? Jak stoimy z zasobami teraz na Ziemi? Z jakiegoś powodu na Ziemi nie mamy adnotacji, ile materiałów przyjmujemy, a Mars na pewno wysyła te wszystkie materiały na Ziemię. Ile więcej mamy? Mamy 20... Kolejne 20 mass driverów. A więc zamówimy kolejne 20 na Marsie. I dzięki temu powinniśmy jeszcze bardziej przyspieszyć przekazywanie zasobów z powrotem na Ziemię, bo to w końcu Ziemia jest naszym centrum przemysłowym. I to Ziemia przetwarza te materiały na rzeczy jak najbardziej dla nas użyteczny. No i, moi drodzy, kolejny odcinek właściwie o niczym. Skończyliśmy konstruować nasze śmieszne patrolowce, które mają mniej więcej taką prędkość, jaką powinny mieć nasze okręty wojenne normalne. Są śmiesznie powolne. I gdy tylko opracujemy badania, opracujemy ten nowy generator, na który nic nie łożymy, bo nie mamy, niestety zginął specjalista, który zajmował się technologiami energetycznymi, odziedziczyła to pani Wolińska i ona sobie teraz powolutku z małą ilością laboratoriów ćwiczy, aby zwiększyć swój bonus. A później będziemy potrzebowali tak tego bonusu. Będziemy musieli go opracować raz i później jeszcze najprawdopodobniej drugi raz, żeby zacząć jakoś rozsądnie konstruować prawdziwe okręty bojowe o rozsądnych parametrach. Na razie serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!